want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. Co tam nie masz? We can be true, we can be true. I want you to see what I see in us. Something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. Zimniuska. Ulala. Hejka kochani, witamy was na kanale DLM. Hejka, hejka. Dziś dziewczyny ogarniają lekcje. Szybko, szybko, Lili, ogarniasz lekcje. Powysyłam zdjęcia. Ja nie. Mia też ma jakieś lekcje do ogarniania. Mam, pozaznaczałam ci stronę. Porobisz. No. No, porobisz w przyczyniówce, bo wracasz do... Idziemy na rolki. Wracasz do przedszkola i musimy zanieść pani książkę i musi być uzupełniona, wiesz? Cała? Nie no, tyle co zaznaczone. Dobrze, że nie musiałam wysyłać zdjęć, chociaż Miusi. Także Miuśka tylko to zrobi, to co ma zrobić. No i wraca do przedszkola. Na co? Ciuchy. Jakie ciuchy? No, będziemy pokazywać ciuchy. A nie, ciuchów nie pokazujemy, wyjmujemy ciuchy. Wyjmujemy ciuchy z worków. Tutaj ile z worków, zobaczcie? Trzy. Oj, widzicie jaki jest szlafroczek? Dwa, nie, trzy. Trzy worki tu, jeden worek tam, znaczy się... Worki wiecie, te próżniowe odsane, bo wykładałam tutaj trochę i mówię, a już letnie może wyjmiemy przepiorę, chociaż popatrzymy czy rozmiarowo... Na ciebie i na ciebie są dobre. Jak na ciebie za małe, to na ciebie dobre. Pogoda cały czas, wiecie jaka jest. Zimnica, ale chociaż może tak się trochę rozgrzejemy. Letnim, jak na dworze? Mhm. Otwierasz okno? Ja też. No, otwierają. Ka? Jak jest? Ciepło się zrobiło. Ciepło nawet. Nawet ciepło dzisiaj? No. To idziemy, ogarniemy dziewczynki. A, co a ja, no wysuszę sobie trochę włosy może, no i coś posprzątam. Znowu do łazienki, no tyle czasu w łazience teraz spędzam, że szok! Dawajcie dziewczyny, my z tatuniem zawsze mamy coś do robienia. Ja i tak już nie mam siły. Zjedliśmy rosół, teraz robimy, ja tutaj na nuggetsy. Zmieliłam płatki kukurydziane. Dobrze słyszysz, będą dziś nuggetsy. Niam, niam. Ale jeszcze nie wiedzą czegoś innego. Mięso gotowe, stawiam do lodówki. Niech się... Co fuja? Strzelankę. Jak myślisz, jak to sobie wsypiesz do buzi, to tak jest kwaśne. A ja taki właśnie lubię kwaśne, dlatego to sobie kupiłam. Wyruszamy. Specjalnie założyliśmy stare buty, żeby nie było szkoda, bo po tych deszczach strasznie. Jaka ciapka, co? Mówiłam. Załóżcie te buciki, bo tu ciapka. Idziemy, chłopaki mają przyjechać. Na rowerach mają jeździć. Borysek dzisiaj, no... Nawet ciepło, czapkę założyłam, ale nawet jest przyjemnie. Bo założyłaś czapkę, jak jest ciepło. A, bo myślałam, że zimno. No zaraz, nie mam ręki. Będzie duża rzeka. Rzeka pełna mleka. Ojejku, tu ile gruzu ktoś wywalił. Ojejku, jak się poślizgnęłam, zobaczcie. Ale bym wywinęła orła. Dobrze, mama, że nie upadła. Aniołka by zrobiła. Aniołka by zrobiła. Rzeczka. Płynie rzeka. Lało ostatnio cały czas. Wow, zobaczcie, tu jest ziemia. To dziurku Miuśkę trzeba wziąć. Mogę lepnąć? Możesz. Rączka. Przyjemna? Tak. Skok. A teraz ja. Trzy, cztery. Udało się. Brawo Miuśka. Pięknie dajesz sobie radę. Super. Dasz radę. Daj. A będziesz. No jestem cały czas. Pięknie jeździsz. Są chłopaki.
Odpychaj się, Miusia, staraj się odpychać. Hej, Kaski! Co macie tutaj? Gąsienica. To nie gąsienica, to dżdżownica. Dżdżownica, powiedzcie. Dżdżownica. Może ugryźć mama? Nie, powiedz dżdżownica. Dżdżownica. Super. Dżdżownica. Super, uważajcie, nie jeździcie po niej. Nie jeździcie dalej, bo jedziemy zaraz. A można ją brać na ręce? No, ja czasem sobie brałam, jak byłam mała. Ja też, bo ja się wcale nie boję. Wracamy z brygadą. Trochę nam się rozdwoiły dzieci. Matko, trzeba to zabić. O matko. Nie dlaczego? Biedasz. Dlaczego? I pole tej wody jest. Czeka na grodę. Idzie jedno. Ale ptaszki śpiewają. Bo masz fajne. Do kaczek? Super. Chodźmy. To, trzy. To dwie ręce. Cztery. Dwie ręce. Trzy. Cztery. A Boże, wyszło. Jeszcze ja. Trzy. Cztery. Wow. Ale wyskok! Nie dała sama. Nuggets już na blachę wskoczyły. Kolejne. A, to są do zrobienia. Co to położyć? Znaczy zrobione. Znaczy do zrobienia, do upieczenia. Muszę ułożyć. To są pikantne, tak? Tak, przedzieliłaś szlabanem. Tak, szlaban frytkowy jest. Może być? Może być. Ja też ten lubię. No, okej. Okay. O, to wam świeci tu, dzieciaki, to ja wam tutaj, o! Miuszka, co? Znaleźliśmy kolejne pudła z książkami, z zagadkami. O, te zagadki są super. A to co to? To są książeczki, kochanie, zobacz, ile książeczek. O, pamiętacie te? Pamiętamy. No, trzeba wszystko porozwiązywać. Dziewczyny już wykąpane, włosy umyte. Dlaczego kłamie? Bo zobacz, tutaj jest pokazane, że 100 pytań, a tak naprawdę jest 99. A tu? Fik. Zobacz nawet w odpowiedzi. No, pięknie. I ja tam zajęta Barbie. Ty jej pytania zadajesz, Lili, jak ona zajęta tam Barbie. A zobaczcie, co tatuś przyniósł, żeby składać. Dzięki. Słuchamy. Odkręcić. Bez pomocy? Bez, same mają wymyśleć, dojść jak. Łatwo. Pięknie, dziewczyny, pięknie. Ja się w tym fotelu rozłożę. No, a ma się rozłożyć. Nie, ja. Nie w tam. O tak, no. To się nie zakręcić. A ty jak mamu się nie będzie dobrze spadnie? Lidzi, to będzie śmiech. No. Bo to są fotele na dwór, no, dziewczyny. No jeszcze kręci. Okej. Okay. I ja ostatnie. No, dobra. Dopóki się kręci, trzeba kręcić. Dobra. Ja wezmę badyl. Badyl. Odkręcia jabłonie. Lili, podasz mi badyl. Jak to się? Do góry. Do góry, ciężko, co? No. O, udało się, pięknie. Tu rozlone w tą. Mhm. Jesteśmy trzymi. Ja też. A chcę teraz spróbować usiąść. Dobra, macie tą poduszkę, bo ona jest. No to we dwie możecie. Porówno połóżcie sobie, o. Macie, ta poduszka jest najlepsza. Poka. O, tam. Lidia, jak jedna osoba.
osoba. Fajne? Nie. Fajny? Fajnie. A teraz przywołujemy lato. Pierwsze, krótkie spodenki. Jakie krótkie? Długie. Oj, to chyba za małe są ciuszki już na was. Kogo to jest? O, no twoje było. Tu jest na kostiumy. Mija, zobacz ile kostiumów. Gdzie mamy kostiumy? Majteczki są nam niedobre, przymierzmy. Dobra, przymierzmy. Mijuszka przymierza sobie galotki. Dobre. No i super. Muszę wam coś powiedzieć. Mamy przyjaciela. Może nam powiedzieć nieprzyjaciela? Prawie w domu. Leżymy sobie z Pawłem. To dobra. W salonie oglądamy telewizję. Słyszę, jakby chodził po domu pies. Ale psa przecież w domu nie mamy. Idę do dziewczyn, bo myślę, że pewnie któraś chodzi w nocy. Albo poszła do toalety Lili, albo poszła do toalety Mija. Idziemy. A w przedpokoju jednym mamy płytki, w drugim mamy panele, więc po panelach bardzo to słychać. Pamiętamy w Irlandii, jak mieliśmy Randy, jak chodziła, my byliśmy na górze i ona chodziła na dole sobie po parkiecie, to było ją bardzo, bardzo słychać. Więc mówię, co to jest? Słyszę drapanie. Ja mówię, Jezu, co to jest? Kto to drapie? Dziewczyny śpią w pokojach i trochę z Pawłem zdziwieni. Znaczy ja pobiegłam pierwsza, zobaczyłam, że dziewczyny śpią i słyszę, że coś drapie. Jezu, co tu się dzieje? Do Lili pokoju poszłam, wiesz, Mieszka? To dobre? Tak, chyba dobre. Poszłam do Lili do pokoju, bo akurat... Nie, Lili stała wtedy u siebie. Bo one tak zmieniają sobie pokoje. Coś Paweł robił w jednej w pokoju, to przenosi się jedna do drugiej. I tak teraz akurat Lili przyniosła się do Mii i spała dwie nocki, chyba tak? I wołam Paweł, mówię, Paweł, przyłeś szybko, chodź tutaj, zobacz, weź telefon, latarkę włącz, zobacz, coś tam drapie nam w domu. No i on podszedł, trochę tam drapało i za chwilę cisza. Podszedł w to miejsce. Ja mówię, Jezu, nie weszłam nawet do pokoju. On mówi, Boże, jakiś szczur, mysz, ja nie wiem, mama, co tam a mamy. A te spodenki jeszcze dobre? No, przymierzemy, bo to do kompletu tutaj. No, później wróciliśmy z powrotem. Ja mówię, znowu słyszę to drapanie. I to jest mega śmieszne, bo wydawało nam się, że to jest w domu, a to było na zewnątrz. Prawdopodobnie to jest mysza, która z nami mieszka. Znaczy, nie słyszałam jej tej nocy, ale przez parę nocy budziłam się, wstawałam. Ja słyszałam tak, jakbyśmy mieli chomika w domu. Mama, a to? To już chyba za małe. No, za małe. To już jest ta... O, mamy taką bluzkę. No, bieganie po kółku i drapanie, wydawało mi się, że mamy chomika w domu, nie mogłam spać w nocy, budziłam się, te nocki były takie jak z dzieciakami, jak były tyci, malusieńkie, człowiek mama, stawał non stop, tak samo było wiosnę, teraz. Albo na lato. No, więc mamy mysz, no w tej poprzedniej nocy jeszcze noc wcześniej nie słyszałam, więc może gdzieś uciekła, ale Paweł jeszcze tak lało i w ogóle nie mogliśmy wyjść i zobaczyć, co się dzieje. Co się okazało, to kable wychodzą na zewnątrz, akurat z tej strony domu, kable do ogrodna. O, no fajne one są. To małe czy dobre? Nie wiem, koteczku, jakie. Trzeba wszystko przymierzyć. Kable na ogród, na taras, wychodzą akurat z tej strony domu i tam ona, nie wiem, Paweł sprawdził, jak przestała opadać i mówi, że tam jest tyci, tylko kable, wszystko jest zalane i nic, ale widzicie, widocznie taka myszka malutka się zmieściła. Ostatnio na Instagramie pokazywałam wam, byliśmy u koleżanki naszej, znaczy mojej koleżanki, no i dziewczynek, koleżanek i graliśmy w grę. Pokazałam wam taką karteczkę. To była taka gra ze szkoły, podstawówki, średniej. Zawsze dla śmiechu sobie graliśmy. Najpierw na karteczce, w takich małych karteczkach, pisaliśmy kto. Nie ma go? Jest. O. I zakrywaliśmy. Później podaliśmy kolejnej osobie i tak każdy podawał sobie. Z kim? I znowu. Zawinąć i podać dalej. Gdzie? Albo co robią? Gdzie? O której wrócą? Jak długo? I coś takiego, takie pytania, wiecie, proste, 5-6 pytań i tworzyła się cała historia i później każdy odczytuje. Powiem wam, że takie śmiechy, to z dziewczynami grałyśmy, tak śmiesznie było, że nie chciały przestać, później już my przestałyśmy grać, a one dalej grały. Dzieciaki, które potrafią już pisać i czytać, to powiem wam, że naprawdę fajnie. Miuśka akurat też mogła grać i wiecie, ja sobie wymyślałam i ona wymyślała. Ja tylko jej pisałam, także jeżeli nudzicie się, jesteście w towarzystwie gdzieś, możecie sobie pograć i na pewno wtedy tak też kalambury mogą pograć, tak, rozerwiecie się i łatwo przełamać lody w ten sposób, czyli taką śmieszną grą.
gdzieś lody można, wszystko można. Chciałam zrobić papa. No to chodź, zrób papa. Ale patrz, ile mamy ciuchów. Pa, pa. Patrz, ile mamy ciuchów.